Hejcie, siemanko, witam was bardzo serdecznie, ja jestem Random i zapraszam na kolejny odcinek z gameplayu Prey, na 23. odsłonę naszej przygody, naszego gameplayu, w którym wcielamy się w rolę królika doświadczalnego, jak już wcześniej wspominałem, Alexa Ryu, który ma za zadanie odkryć, co jest na stacji kosmicznej nie tak, że wszyscy ludzie są w sumie pomordowani, nieżywi i generalnie wszystko tu umarło. Naszym dzisiejszym zadaniem, jak pamiętacie z kolejnych odcinków, kiedy walczyliśmy z bossem, do którego oczywiście zapraszam i odsyłam w playliście. Nie możesz mnie dorwać! Co? Co? Okej, okay, tu jest jakiś koleś, który chyba jest tutaj świrem lekko, ale był boss, jak pamiętacie, i naszym zadaniem kolejnym jest zdobycie próbek głosu jakiejś laski, żeby dostać się do konkretnego pomieszczenia. Przepraszam, jestem pociągnięty, jeszcze mi się beka. Dobra. Aha, no oczywiście, coś tu się jeszcze działo, oczywiście, że się działo. Tutaj była mała bitka, jacyś ludzie zarażeni do mnie podchodzili i wybuchali. Ile masz ciał? Co? Will Mitchell. Okej, trzeba będzie gościa tutaj pewnie poskładać. Zobaczmy, jak nasze EQ wygląda. Czemu tab? A, nie ta gra, sorry. Tu jest ekwipunek. Mamy strzelbę, która jest oczywiście do przetworzenia. Działko psioniczne, mamy do niego tylko 50 sztuk paliwa, więc troszkę to jest mało na zabicie fantoma. Ale myślę, że nam wystarczy. Kombiłatki gdzieś tu jeszcze były. Kombiłatki musimy użyć, bo jak widzicie mamy tylko 73 pancerza. Jest full, 4 kombiłatki w zapasie, więc chyba jest nawet fajnie. Porządek w ekwipunku musi być. Tu się wszystko zgadza, życie, zdrowie, trele, morele. Mamy też jakiś zużyty drut, proszę bardzo, do wyrzucenia. Ciul. Tu generalnie będziemy musieli trochę poprzetwarzać sobie rzeczy. A to jest regulator ciśnienia wody, słuchajcie. To jest część, którą zdobyliśmy gdzieś wcześniej, która coś już nam się przyda. I po prostu ją będę ze sobą nosił, aż mi tam, wiecie... Nie wiem, nie będą kazali jej wyrzucić, nie? Aha, czekajcie, bo my nie mamy amunicji do pistoletu, a to jest w sumie zła wiadomość, bo to jest jedna z niewielu rzeczy, z których możemy strzelać. Tak jest, naboje do strzelby jedynie zostały. Więc będziemy po prostu chodzić na razie z naszym... Chłodna bestia! Myślisz, że mnie nimi zabijesz? Tak właśnie myślę, poskładam się jak... Nie powiem co, bo to będzie brzydkie słowo. Po prostu pozwiedzajmy sobie centrum rekreacyjne. No to pozwiedzajmy sobie centrum rekreacyjne. Musimy zobaczyć co i jak tutaj. Mucha. Jeżeli chcecie, to sobie czytacie właśnie, nie? Ale pewnie i tak tego nikt nie czyta. Posprawdzajmy co tu się dzieje i jak się dzieje i po co się dzieje. Co mi tu bzykło? Teraz się lampa włączyła? Kto to jest? Bruce Cobb. Jakieś płatki śniadaniowe. Nie, ciastka Spiritual. David Branch, kontrola umysłu. Kto tam? Gdzieście tam ktoś idzie, ej. Skanuj go. Skan ukończony. Dostępne nowe przystosowania psychologiczne. Coś tu się dzieje, słuchajcie. Co jest, kurde? Ej, bez kitu, zabiłem go i mnie wywaliło w powietrze. Weź strzelbę, stary, jednak. To nie jest strzelba, to jest strzelba. Co tu się dzieje? Ej, to zniknęło! Poltergeist, to jest taki duch staro... coś tam, brzydny. Skanuj, co to jest? Skan ukończony. Potrzeba więcej obiektów. Dobra, najpierw zobaczymy co on przeskanował i co to znaczy w ogóle. Poltergeist. Poltergeisty nie stanowią zwykłego ogniwa rasy tyfonów. Wydają się raczej rezultatem rzadkiej mutacji, która dotyka mniej niż 5% istot, czyli są rzadkie i niebezpieczne. Poltergeist jest też jedynym znanym tyfonem, który potrafi stać się niewidzialny w taki sposób, że nie można go wykryć nawet psychoskopem, czyli będzie trzeba na niego uważać. Dokładny mechanizm tego efektu nie jest obecnie znany. Wrażliwość na ogień. Okej. Okay. Manipulacja, pole unoszące. No właśnie widziałem, że mnie coś tak jakby uniosło trochę. Padł? Ej, patrzcie na życie, 11 HP. Nie zauważyłem w ogóle. Weź zeżyj te pomidory. Cokolwiek, jedz, pij, wszystko.
Padła ta sierota, czy nie? Bo ten dźwięk to jest jakiś creepy, przerażający. Weźcie to ode mnie. Frytki, no fajnie. A to co, z niego wypadło to? Jakieś pole unoszące. Ja nie wiem, co on miał w ogóle w środku. Ludzie, co to było, się pytam. Żyje gno jeszcze. Chodzi i żyje. Tylko gdzie on jest? Dobra, chyba padł, tam są jego szczątki. Ale widzieliście, co on ze mną robił? Jakie magiczne sztuczki tutaj tańczył. Poltergeist, no dzięki, elo. Tylko że w sumie amunicji już prawie nie mam dzięki tobie, stary. Będzie sobie trzeba jakoś inaczej radzić. Przeładuj lepika. Strzelba jest przeładowana na reloadzie. Przydałoby nam się, wiecie co, weź to zbij i weź te kwiatki. Nie da się, dobra, olewamy to na razie. To jest jakaś gablota z czymś. Słuchajcie, ile mamy neuromodów? Musimy to obczaić. 5, to jest mało, ale będzie trzeba je chyba wykorzystać niedługo. Energia, zobaczcie, coś nowego to mamy? Oddziałujesz na grawitację, tworząc wysoki na maksymalnie 7 metrów słup unoszący się energii, która przez 15 sekund więzi przeciwników. Aha, ja tego nie mogę użyć, gdyż... co? Bo? Co? Wszystko jest zablokowane, nie mam pojęcia dlaczego. Psychoszok. No to jest to, które... wykorzystujemy cały czas. Okej, okay, możemy wziąć siłę. Siła nam się kompletnie nie przyda. Demontaż. Rozkładać to mi się średnio podoba. Kondycje nie chcemy, mobilność nie chcemy. Skupienie bojowe wydłuża się do 12 sekund. Czas zwalnia bardziej dla twoich wrogów. Nie używamy tego w ogóle, więc olewamy. No i skradanie się. Czyli ewentualnie możemy sobie zwiększyć życie za 3 neuromody. Ale zostawmy to, słuchajcie, na razie. Dlatego, że ja pozbieram te neuromody i kupię sobie jakąś moc od tyfonów, jeżeli już będę mógł. Bo coś czuję, że tu będzie to potrzebne właśnie do tego, żeby jakkolwiek z nimi walczyć. O co mu chodziło z tym zwierciadłem? O coś gadał? Co widzisz w zwierciadle? Tylko jakby co? O co chodzi? Zepsułem, tak? A czemu? Miało to działać. Ale wiecie, obstawiałem, że to jest jakaś szyba albo coś takiego. I w momencie, w którym to zbiję, po prostu tam no, to zniknie, nie? Co to jest? Weź to. Weź to, ziomeczku. Aha, piwo kaczka. No, piwo najlepsza rzecz. Tylko czemu akurat teraz? Życie stoi ok, dobra, możemy to olać na razie. Czekajcie, bo coś mi tu nie pasuje. Klucz ma być na jedynce. A działko lepik na dwójce, dobra. I o ile tych ludzi mogę zatrzymywać i kłaść kluczem, to z tym ziomkiem było już trudniej. I na ziomka potrzeba dobrych kilka strzałów ze strzelby, więc... tu będzie trzeba uważać. O, cześć. No i na hita, nie? Mamy naboje do strzelby. Przeładujemy, nie musimy. 6 sztuk amunicji nam wystarczy na razie. Cukierki Big Bang. Karta postaci. Fatal Fortress. Ktoś w karcianki chyba ktoś tu pykał, bo kurwa, tak nie może być, że oni tu tak sobie kładą to i elo, nie? Miotacz łowczyni. Mamy miejsce, żeby to potem przerobić. Tak średnio na jeża bym powiedział. Ale na razie niech będzie, potem się najwięcej wyrzuci. Notatka. Pamiętaj, że ślepe ogry mogą wezwać posiłki uderzając w gongi. Spróbuj zwrócić uwagę chwali Pińskiego, by nie wykorzystał białego klejnotu w walce z nekro. Premia plus 1 do otwierania zamków dla tego, kto odgadnie zagadkę drypa. Jest jakaś karcianka, jakaś gra, dobra, nieistotne. Kajuta Abigail Foy. Przyda się. Coś w koszu mamy? Tutaj nic, pusto. Tu coś leży, patrzcie. Transcribe. Dobra, Elias znika. Miażdżygiełło! Miażdżygiełło, przekroczywszy próg drzwi, znika w mroku wieży. Jedyny pozostały po nim ślad to krwawa struga. Ale gdy tak spoglądacie, kamienne płyty poczynają spijać posokę, a szczeliny jaśnieją czerwienią. Co za porytalowa? W mordę jeża. Nie bądź taki strachliwy, albo przechodzimy przez drzwi, albo... Zapomnij, właśnie zeżarło nam wojownika. O ile nie weźmiesz na siebie stada szczuroludzi, o wielki czarodzieju bez czarów, nie mamy wielkiego wyboru. Elias, wybacz, Miażdżygiełło. Kapitanie Miażdżygiełło!
Mogę jej odpowiedzieć? Nie możesz! Z mroku nie wydobywa się żaden dźwięk. Miażdżygiełło został całkowicie spowity. Dobra, rozpalam pochodnie i... Hej, ludziska. Wybaczcie mi poślizg. Wypadła nam aktualizacja systemu stacji. Musiałam prowadzić Bellamiego za rączkę. Abby, masz moją kartę postaci? Dotarłaś... Tak, tutaj. Aha, czyli to był głos tej laski. Dobrze, czyli musimy transkrybie przesłuchiwać. Bardzo fajnie. Oni tu generalnie grali w jakieś gry karcianki, każdy miał swoją postać i tu się bawili, imprezowali. Tylko zastanawiam się, czemu to robili, skoro tu się wszystkie kosmity i tyfony wyłaniają, a oni sobie w karty pykają, nie? Notatka. Mapa skarbów Miażdżygiełły. Gdzie jesteśmy właściwie? To w sumie trzeba ogarnąć. Tu jest mapa skarbów, tak? To o to chodzi. L2, pewnie drugie piętro, może o to chodzić. Jakaś stacja, czyli po schodach i w lewo do pomieszczenia za półeczką. Zapamiętam to. Jak coś to widzę, że mamy to wzięte ze sobą. Więc okidoki. Szachy? Naprawdę? Graliście sobie tutaj w szachy? Fu! Nie ma szachów. Tu jest... Tu trzeba uważać teraz. Kafe Karsk, bierz to wszystko. Pizzy nie mogłem zjeść, no szkoda. Okej, słuchajcie, biegniemy dalej. Tak, biegniemy dalej. Wieżyczka? Aha, to jest wieżyczka ta zwykła. Nieważne. Kurwa, naprawiłbym cię, laska, no. Jeszcze mi się przydasz i co? Nie, niezniszczalne szkło. Napraw, części zamienne 12 na 3. No naprawimy, może coś nam akurat plecy zrobi, więc się przyda. Niech stoi tu, gdzie stoi. Aczkolwiek jeszcze ją postawimy dalej. Czekajcie. Nie hakuj, po co mam hakować? Dobra, skakuję, no ale jakby po co? Okej, no dobra, ale po co ją skakowałem? Co mi to dało? Ja ją na pewno chcę ustawić tutaj. Aha, czekajcie, to nie ma stąd wyjścia. To stój tu. Lepiej ci? No, dziękuję. I co, wychodzi na to, że coś źle skręciłem. No to wróćmy się z powrotem, nie ma problemu. Bo jakby, patrzcie. Czy to może być to miejsce, z którego prowadziła ta mapa skarbów? Czy to jest ta taka świecąca laska? Melida Shadow Corner. Okej, nieważne. Po prostu idziemy dalej i sprawdzimy kolejne miejscówki, bo ten hol tam jest dosyć szeroki i po prostu trzeba przebadać, co tam w nim jest nie tak. Ale weź do ręki lepika, bo lepiki się będzie ciężej, łatwiej obronić niż tym, co mam teraz tutaj. No chyba nie to miejsce. Muchę to już tu wszędzie byliśmy, dobra, możemy... Przecież tu było przejście. Znaczy mi się wydaje teraz, ale to było przejście przecież, na stówę. Dobra, nie wiem kto to zostawił, ale no, sounds creepy trochę. To sobie zostawmy na koniec. Chodźmy tą drogą najpierw. Stąd gdzieś się ten głos darł. Fantoma słyszę. Pizgaj go! Na raz, bardzo ładnie o to chodziło. Tak trzeba je rozwalać. Co on ma? Czekajcie. Farmaceutyki. Okej. Okay. Apteczka, bardzo fajnie. I strzykawka PSI. Dobrze. Otwórz, otwórz, bo tu jest... O, jak świetnie. Recyklingowy punkcik. Zestaw dozbrajający. Nie potrzebuję tego. Po prostu cieszę się, że go wziąłem. Zużyta plastikowa rura, drut. Materiały syntetyczne. Mike, Morgan czeka na dostawę zapasów. Podrzucisz się po drodze do apartamentu kierownictwa, gdzie masz naprawić system chłodzenia. A tak w ogóle to zmieniony kod do szybu grawitacyjnego. 4992. Ok, dzięki za info. Baterie do zakłuczacza. Porządek sobie zrobię w tym EQ. Czyli wszystkie takie niepotrzebne rzeczy można sam wydzielić. Miotacz łowczyni też won. Coś jeszcze? Tu chyba nie, to jest żarcie.
Zaraz się pozjada część, to też będzie luźnie, wiadomo. Ale miotacza łowczyni nie używamy, więc naboje też do recyklingu. Wszystko? Ten zestaw będzie trzeba wykorzystać, no, logiczna rzecz, nie? Tylko jeszcze nie wiem jak i kiedy i po co, więc na razie go zostawiłem po prostu w miejscu. Przetwarzaj. No i teraz jedyne czego potrzebuję to jest to miejsce, gdzie można produkować z tego fajne rzeczy. Mamy tego sporo? 15, 14, 26, 370. Myślę, że wystarczająco, żeby jakieś naboje skręcić, nie? Ale czekajcie, tu wyszliśmy? Tak, tu wyszliśmy. Przeładuj lepika. Co to się stary stało? Coś ci zrobili? Od razu to przetworzę od niego w takim razie. No jak jestem blisko, to wiecie, szkoda czasu. Żeby potem się ewentualnie wracać. Weź ten klucz. Dobra. I starą rękawicę, sztuk dwie. Machaj! Co to tutaj? Nie, to tyfonik. A tyfona już robiliśmy. Okej. Dobra, z tym się już nie będę wracał, bo to nie ma sensu. Pewnie tu jeszcze się będę trochę kręcił, więc pewnie kiedyś jeszcze przyjdę. Chodź tu! Co on się zmienił? Nic nie ma. Tam ile wódki stoi, patrzcie to. Hakuj. Znowu hakowanie włączyłem przypadkiem, przepraszam. Iksior. A ci piszmy w to zaraz, ty. Iksior. Co to dało? Że one są co, jakby... Dobra, no napraw tam jeszcze. Chyba cię posrało teraz, synu. Wyskoczył gnój. Dawaj mi swoje zwłoki i idę dalej. Tego to jest pełno, ej. Ja słyszę jak one chodzą gdzieś tu obok mnie. Bourbon, kurde, whisky znalazłem. I wypić nie mogę. Co za chora gra. O, siekło, piwskiem poszło. Chodzę prosto i mnie znosi, co teraz? Jakiś fantomik tu chodzi, słuchajcie. Naboje do pistoletu podnieśliśmy. Zakłócacz paraliżujący. Co to jest ten zakłócacz, co? On coś robi? Ja chcę info o nim, czekajcie. O właśnie. Służy do pozbawiania ludzkich przeciwników przytomności. Tyfony są odporniejsze, ale da się je na krótki czas ogłuszyć. Urządzenie robotyczne można tymczasowo wyłączać, nawet niszczyć. Okej. Przytrzymać i puścić. No spokojnie. Jakby... Wyjdź mi z tego, ty synek. Trzeba przytrzymać i puścić. I wtedy tym bzyk na kogoś. Czekajcie, mamy sporo jedzonka, to ja sobie podjem najpierw, zanim się tam właduje w nie wiadomo co i w kogo. Bananka mi zagryź, zawsze bananki spoko i możemy iść. Gdzie go ustawiliśmy? Na siódemce, tak? Nieważne, na tym. Chyba, że to sobie zostawimy na ludzi, nie? Co to tutaj? Jakaś leżanka? Co to jest? Teczka. Neuronowy horyzont. Kolejna bajeczka. Teczki. Cześć ziomki. Ziomku. Guy Jameson. Głośnik. Tam była amunicja do pistoletu, więc przeładujmy sobie to. Tak, jakby co, co. Mogę tam wejść, jesteś za gruby. Dobra, to z rozbiegu. No nie z tym rozbiegiem, no. Zaparkowałem. Zasilanie włącz. No włącz. Coś zrobiłem źle. Ale dobra, światełko przynajmniej mamy. Tam są mimy, tak? Ładuj do niego, a nie wykrywasz zanieczyszczenie.
Wow! Gdzie jest skubańca? Jaki odporny! Aż mi staminę zjadło. Skubany. Gdzie była moja wieżyczka, która miała mnie bronić? Ty, no koncerty, jak tu full wypas jest, jakiś musi być socjalny piętro. A ty. Chodź tu. Ja ci dam. Za dużo amunicji wcześniej zmarnowaliśmy na tyfony, to był błąd. Nie. Ty też jesteś tyfonem? Nie, ty nie jesteś tyfonem. Tam gdzieś fantomicho łodzi. Okej. Okay. Kim jesteś? I czemu tak wisisz? Co to było? Aha, czyli on był promieniotwórczym czymś tam. Dobra, ważne, że tego już nie ma. Zniszczone to zniszczone. Skrzynia. Gniazdo coś stoi do znowu, patrzcie, i promieniowanie. Wybuchło, o to chodzi. Patrz, no, napromieniuje człowieka i nawet o tym nie wiesz. Fajna muzyka. O! Co to? To wy nie giniecie? Może być ciszej trochę, nic nie słyszę. Dziękuję. No, nie, to nie o to chodziło. No więc, znalazłam karteczkę. Pod biurkiem. Z twoim hasłem. Chwila. Byłaś pod moim biurkiem? Słuchaj, musisz trzymać hasło w bezpiecznym miejscu. Pilnuję cię, bo cię kocham. Kochasz mnie? Wystarczająco, żeby wejść pod twoje biurko. I wcale nie szukałam tam upuszczonego długopisu. Wazeliniara. Okej, okay, 30% już mamy. Moment, co to jest? Patrzcie. No nie! Stój, tu stałeś. No, tu leżało, czemu to zwalasz? A to i śpić, tu idziemy dalej. Okej, okay, jakiś skaner opasek był nieważny, nie wiem do czego on służy. W każdym razie mamy kolejny procent głosów. I kolejną salę kinową. Może tutaj też coś znajdziemy pod krzesłkami? Nic? Dobra. Fajny projektor, tak swoją drogą. Trochę taki archaik, ale nawet ładny. I kombiłatki, bardzo ładnie. Możemy spokojnie iść dalej. Nie mam pojęcia tylko, gdzie jeszcze nie byłem. Stołówka, jakby. Kajuta Abigail, do której mamy kartę, jest tam. I kajuta Daniel jest w tamtą stronę. Tu ktoś jest może, tak? Nie, to jest to miejsce, gdzie... Dobra, okej, okay, czaję. W takim razie po prostu zejdźmy na dół i spróbujmy wejść tym jeszcze innym wejściem w jeszcze inną część. Ale przy okazji oczywiście recykling się walnie, nie? Siup, alkohol mi wyrzuć. Stare cygaro, jakieś... Co to jest? W ogóle się pytam. Co to jest? Burdel. Zjedz mi to. Ty idziesz tu, bourbon niech zostanie. Ty idziesz tu. To tego nie mogę, czyli to będzie potrzebne później w każdym razie. I chyba wsio. Tak jest, wsio, przetwórz mi to. Zawsze więcej wiecie czego, nie? A teraz po prostu sobie zejdźmy i idźmy. Nie, tam jest stołówka napisane, a tam jest kajuta Daniel. Tam jeszcze nie byliśmy. To może pójdźmy do tych kajut najpierw, kurczę. Strasznie to jest rozległe, strasznie. Gary Snow, kontrola umysłu. Za bramą, tak? To spoko. Nie. Myślałem, że mi zużyje PSI. PSI. Weźmy tym spróbujmy go tętegnąć. Hakowanie 2, da radę to zrobić. Hakowanie, już mówiłem, to jest najlepsza inwestycja w tej grze. Naprawdę. Wyłączaj, bo mnie zaatakuje, szybko! Nie chciałem go zabić! O, idą kolejni.
Ups. Uszkodzony. Sorry. Zabiłem go? Mam nadzieję, że zginął. Dobra, no bo ta na pewno zginęła. To jakby nie ma głowy, więc... uleczmy się. Przede wszystkim się uleczmy, bo tu widzę, że z życiem jest... Nie, dwie apteczki, no zrąbałem jak zwykle. Nienawidzę swojego grania. No, idę tam. Co tam się dzieje? Kajuta Daniel. Cześć. Masz kombiłatki, to fajnie. Tam coś jest złego, ale weźmy to najpierw. Bo to jest ta kajuta Daniel, prawda? Tak jest. Co tu mogę fiksnąć? Co? Czekajcie, coś tu jest do naprawy chyba. Ale to chyba nie z tej strony. Tak, nie z tej strony. Dobra, nie będę jej tu rozwalał, bo może jeszcze wróci. I co? I będzie... Coś tu zrobił! A ja nic. Okej, okay. Kajuta Daniel. Wszystko przeszukajmy. Baterie do zakłócacza, zmięty papier. Nie wiem, biorę wszystko, potem się to zrecyklinguje, nie? Gra już mnie nauczyła tego, że wszystko co mam wokół siebie jest przydatne. Co ty za ziomek jesteś? Ty stary, weź no garnij się, nie spadaj z tego krzesła, bo normalnie... Apteczka się zwróciła. Pakiet rekonstrukcji kostnej? Ktoś mi powie co to jest? Wykrywacz minów, no to wiemy. To jest chyba do wyprodukowania taki, wiecie, projekcik, aczkolwiek... Po co mi go dali teraz? Jakby moje kości są okej. Okay. Kajuta Abigail, 8 metrów w tą stronę. Tam się da przejść? Chyba przez fitness center tylko. Coś tak dziwnie hałasuje. Gaśni. Ty też, czekaj. Porozwalali i poszli, no jak u siebie. Słowo daję. Tajemne przejście. Patrzę na zegarek co chwilę, bo już 27 minut, więc za chwilkę będzie trzeba kończyć. Co jest? Nie, tylko nie on, ja tam nie idę. Nie, nie, nie ma opcji. Znowu ten boss. Słuchajcie, wrócimy jeszcze do tej drugiej kajuty. Może ona jednak tam będzie. Bo kajuta Daniel już była zaliczona, tylko czemu ona mi ją dalej pokazuje? A to nie jest kajuta Daniel, to jest kajuta Daniel, okej. Okay. Gdzieś tu jest, prawda? Czyli 2-1, fu! Ups. Nie wiem czemu, ale go zabiłem. W sumie nieważne. Mam mało życia, więc tu jakby tak, kombi łatwiej w drogę. Okej. Okay. Weź sobie coś podjedz, wypij. O, to chyba było piwo. On tam się będzie rekowerował już, a ja mogę się dać spokój. No, jeku, o, piwsko jak nic. I sobie podniesiemy parę rzeczy. Spalony dysk twardy, organ tyfona, nie możemy tego wziąć i w sumie tego nie potrzebujemy. Neuromod, świetnie. Notatka. Odnaleźć zgubionego transkryba, sprawdzić salę kinową. Mam. Zabrać swoje rzeczy z kajuty Abby, tam będziemy. I skończyć szkic listu z przeprosinami, ogarnąć się, nauczyć stawiać związki dwa lat pracy. Aha, okej, czaję. No to przykre. Zapis rozmów. Co to znaczy przenieść plik? Boże, jak to niewyraźnie. To brzmiało poważnie, uznałam, że wyłączę transkryba. Czyli dobra, pytasz, czy możesz nagrywać naszą grę na transkrybie. Tak, wiem, że wykorzystywanie pamięci jest wbrew... Nie mogę teraz o tym rozmawiać. O, bardzo... Przepraszam. Stracę pracę za samo gadanie o tym. Co? Dokładnie. Co? Co powiesz na to, żeby zjeść ze mną kolację? Co? Mówisz co, kiedy należy powiedzieć tak. Tak? Widzisz? To takie proste. Nie martw się tym transkrybem. To nie jest wbrew regulaminowi. Zaprosisz mnie do tej gry, czy nie? Jest postęp? 40%. O to właśnie chodziło. Wstecz. Poszukaj próbek głosu Daniel Szowie i Kajucie. No to już zaliczyliśmy jak najbardziej. Moje hasło... Nie wiem co to.
O, tu mamy coś nowego. Hasło Lorenzo Calvino. Okej, jakaś mapa skarbów. W każdym razie zaraz to ogarniemy. Opaska lokalizacyjna, czyli ona była tutaj. To gdzie w takim razie jest ta cała Daniel? Transkrypt, naprawmy go, bo tam jest próbka głosu. Co ty robisz? Nagrywasz to? Łączenie transkrybów jest fajne. Nieprawda. To jak robienie albumów w głowie. Obydwie osoby mogą zapisać ważne chwile. 50? Wskazówkę. Kapsuły mieszkalne, kajuta Abigail. Wiele celów, stołówka, nic innego to nie ma. Okej, słuchajcie, jest bardzo dużo lokacji oczywiście i my je oczywiście wszystkie sprawdzimy. Aczkolwiek no jakby teraz nie będę tego robił, bo znowu nam zajdzie kolejne 20 minut. Więc ja was serdecznie zapraszam na kolejny odcinek standardowo poniedziałek, czwartek o godzinie 14. Mam nadzieję, że wam się podoba. Jak tak, to wiecie co robić. A jak nie, to nie, bez kitu. Normalnie, możecie oglądać albo nie obrażę się. A tymczasem, cześć, siemanko, fuu.